Kiedy zdecydować się na lifting wampirzy? Wtedy, kiedy obserwujemy już starzenie się skóry, biologiczne starzenie się skóry, czyli kiedy mamy skórę odwodnioną, kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki, kiedy są zmarszczki już utrwalone, kiedy są już gigantyczne bruzdy na skórze, kiedy mamy zatracenie owalu skóry, kiedy jest utrata jedności skóry. Im wcześniej zaczniemy zabieg regeneracji, to jest zabieg regenerujący, to nie jest zabieg upiększający w sensie, że zwiększamy usta, powiększamy powierzchnię, prawda? Modelujemy skórę, modelujemy twarz. To jest zabieg regenerujący skórę. W związku z tym, im szybciej zapoczątkujemy regenerację skóry tą metodą, tym będą lepsze efekty. Oczywiście okres menopauzy to jest taki okres wyjątkowo ciężki dla kobiety, gdzie dochodzi do zaburzeń hormonalnych i ten okres szeroko rozumiany, ten okres około menopauzalny. W związku z tym w tym przypadku, w tym okresie kobiety jak najbardziej powinny się wspomagać właśnie tego typu zabiegami. Jakie są wskazania po liftingu wampirzym? Po zabiegu liftingu wampirzego oczywiście są konkretne wskazania, które pacjent musi przestrzegać i to dotyczy przede wszystkim ograniczenia i przez kilka dni nie chodzenia, odłożenia wyjścia do sauny, na basen. Absolutnie nie możemy wtedy korzystać z solarium. Bardzo jest ważne, żeby też nie nasłoneczniać się, czyli stosować filtry przeciwsłoneczne. Natomiast do 12 godzin po zabiegu absolutnie nie możemy nakładać żadnych kremów na skórę. Musimy zachować bardzo dobrą pielęgnację, jałowość pielęgnacji. W związku z tym myjemy już po tych 12 godzinach. Następnego dnia my twarz preparatami bardzo łagodnymi, z obojętnym pH. Nie pocieramy skóry ręcznikiem, stosujemy ręcznik jednorazowy. Także wszystkie te zasady, które obowiązują w przypadku również mezoterapii, czyli naruszenia ciągłości skóry, po to, żeby zachować jałowość skóry. Natomiast możemy stosować makijaż i ten makijaż już następnego dnia możemy nałożyć, oczywiście delikatny, maskujący, jeżeli jest taka potrzeba i stosujemy tutaj najczęściej pudry mineralne, które są najbardziej bezpieczne w takim typu, przy tego typu zabiegach, w ogóle przy zabiegach medycyny estetycznej.